got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around with you. Właśnie robię poranną herbatkę. Tutaj mamy Lipton Earl Grey, najbardziej lubię. Sok od Tomka Mamy z malin, własnoręcznie robiony. Woda już się gotuje, zrobimy sobie taką zimową herbatkę, najlepsza jest. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do you like to be here too? Dobra, kochani, wracam do żywych. Jeszcze troszeczkę mi tutaj zostało. Nie wychodzę nigdzie, nigdzie nie wychodzę. Umyłam włosy, bo już miałam dość tego wszystkiego. Dość całe, pokołtunione włosy, jak oliwka, ale rozczesałam, umyłam i jest super. Pomimo tego, że jeszcze mam trochę krost na głowie, to stwierdziłam, że no już czas, już trzeba. Chociaż umyłam raz w czasie choroby i tak mnie głowa swędziała. O tyle teraz jest dobrze, że nie swędzi. No i kochani, wracam do żywych, sytuacja się klaruje, pomimo tego, że mi dobrze było, bo dzieci, no moje obowiązki ze mnie zostały ściągnięte, tak jak odwóz i przywóz dzieci ze szkoły, czy zrobienie zakupów. Niby mała rzecz, a jednak dużo robi, codziennie ja to robiłam i ktoś jak Cię wyręczy, to tak fajnie, miło. I pomimo tego, że ta choroba, z jednej strony są plusy, z drugiej minusy, wiadomo, przeżyłam swoje, ale też wiem, że mogę na innych polegać, że mam wokół siebie wspaniałych ludzi, jak na przykład Nastia czy Tomek. Ola też pewnie by mi pomogła, jakby mieszkała bliżej, no ale że mieszka daleko, to mnie wspierała mentalnie. Tak, mentalnie mnie wspierała. Powiem Wam, że też w tych ostatnich dniach wiele sytuacji się wydarzyło, o których Wam nie mówiłam. I nawet Tomek i Ola śmieli się, że rzeczywiście nie bez powodu ja się nazywam Adrenalina, bo mi się takie rzeczy przytrafiają, że to idealnie do mnie pasuje, ta nazwa idealnie do mnie pasuje. No i Tomek też wychodził z dziećmi, był na urodzinach swojej chrześnicy, dzieci się wybawiły, a ja byłam w domu. No bo niestety nie mogę wychodzić, ale bardzo się cieszę, że oni wyszli, że oni się pobawili. Wiadomo, że urodziny to jest też ważna rzecz i trzeba celebrować. Także Tomek był z dzieciakami na urodzinach, ja byłam w domu. Odpoczywałam, no i wreszcie się wykurowałam. Mogę wrócić do Was z podwojoną siłą. Jeszcze myślę, że 2-3 dni powinnam siedzieć w domu, bo jeszcze mam niby te kropki i dużo tych kropek, bardzo mnie obsypało, bardzo, bardzo, ale już na tyle, że wracam do domu. Wracam do domu, wracam do zdrowia, do domu, jestem w domu, jestem już w domu. Kochani, ostatnio się pytaliście też o buty, znaczy ostatnio się pytałyście o buty, które wyprałam w pralce z ciemnym ręcznikiem, nie czarnym, granatowym ręcznikiem. I czy one się rozkleiły, jak one wyglądają, czy się nie zafarbowały. No i zobaczcie, nie zafarbowały się, 40 stopni. Trzeba uważać, bo mogą się rozkleić. Ja zawsze wrzucam jakąś tam szmatkę, czy nawet od mopa ten materiał, którym myjemy podłogę, żeby bardziej je wyczyścić. I rzeczywiście, zobaczcie, no są prawie idealne, białe. One są takie szarawe, także naprawdę super. Wymyły się, nawet podeszwa, także no i wyprałam wszystko. No i kochani, siedzimy i mamy prace domowe z Leosiem. Już wiem, kto mi tutaj popsuł firankę i w jaki sposób. Właśnie widzieliście przed chwilą na filmie, tam się jeszcze moje buty suszą i tutaj jest Leosia takie siedzisko. On z niego nie korzystał, ale jak widzicie na filmie, ostatnio znowu zachęciło go i spał. No i myślałam, żeby już oddać koleżance Nasti to posłanie jego, ale może się wstrzymam, zobaczymy, czy Leoś będzie z tego dalej chciał korzystać. No, próbuję, coś próbuję.
A tutaj właśnie Leoś, który mi psoci i brudzi, prace domowe w toku. Powiem wam, że któraś z was właśnie pani powiedziała, że pracę, za pracę to się płaci. Ale ja nie wiem, czy tej pani płacą za pracę domową w własnym domu, tak samo za pracę charytatywną też się nie płaci, więc wydaje mi się, że są takie prace, które jednak dla satysfakcji albo dla zdobycia wiedzy się, że tak powiem, wykonuje, a niekoniecznie bierze się za to pieniądze. Jeśli chodzi o takie rzeczy, prace domowe też właśnie, raczej mi nikt nie płaci za prace domowe. Nie wiem jak tej pani u siebie w domu, ale możliwe, że tak jest, że płacą. Także kochani, to zależy od punktu wszystko widzenia. Tak samo wiele komentarzy miałam, że kupuję za drogie proszki, gdzie proszki kupuję w normalnym sklepie za, no, na promocji za małe pieniądze. Małe pieniądze, w zależności od tego, jak kto żyje, bo ktoś może naprawdę prać w takich proszkach, które są bardzo marnej jakości, czy używać jakichś innych rzeczy. To zależy od tego, jak my żyjemy, ile mamy funduszy, ile mamy pieniędzy i nawet jak ktoś powie, że ja na przykład żyję luksusowo, to ktoś inny może powiedzieć, że bieda u mnie piszczy, no bo żyje na innym poziomie niż ja. Ostatnio mam problemy z jedzeniem, jakoś nie chce mi się totalnie jeść. Dzieciaki oczywiście mają obiady, wszystko, śniadanie, kolacje, a ja jakoś nie mogę się przełamać. Po tym jak kilka dni nie jadłam, dalej mi to zostaje. Pomimo tego, że już mogę jeść, że już wszystko jest w porządku i smak mi wrócił, no to niestety. No i co dzisiaj zrobiłam? Coś, co lubię od zawsze i to jest must have mojego dzieciństwa, są smaki mojego dzieciństwa. Taki czokapik z mlekiem, przepyszny. To jest moje ulubione danie, płatki śniadaniowe. Na śniadanie uwielbiam, chociaż rzadko kiedy je jadłam, bo niestety, ale wiadomo, to cukier jest i samo zboże, więc... Ale żeby przełamać teraz tą moją niechęć do jedzenia, no to sobie zrobiłam płatki właśnie z Lidla. One są identyczne lub lepsze niż ten oryginalny nasz czokapik. Dlaczego miałabym nie skorzystać i nie jeść? Stwierdziłam, a dobra, trudno. Dieta poszła w odstawkę i tak mało co ostatnio jadłam, więc troszeczkę schudłam. Wiadomo, że jak będę to jadła, to oczywiście, że przytyję i to w momencie, ale żeby cokolwiek zjeść, no to sobie zrobiłam. Plus zaraz dodatkowo sobie wezmę tutaj ginkgo biloba. Na pamięć, na koncentrację, na pracę mózgu, to jest bardzo dobre. Takie moje witaminki, wiem, że odporność i witaminy, suplementy, diety to dla nas, dla naszego organizmu w tych sezonach jesienno-zimowych, jak i cały czas są nam potrzebne i nasz organizm naprawdę lepiej funkcjonuje. Dzieciaki też codziennie witaminkę C i witaminkę D3 im tutaj wprowadzam. Ja mam witaminę C 1000 mg, dużo chyba nie, ale ja uważam, że te ich, że tak powiem, dane statystyczne, zapotrzebowanie na dzień jest i tak za małe. Lekarze za mało tak jakby nam dają tych witamin, gdzie wiadomo, że my mamy zapotrzebowanie dużo większe, a oni zalecają minimalne, więc tak naprawdę dla naszego organizmu to jest za mało. Witamina D3, Vigantolette tutaj mam i magne B6. I to wszystko dla mnie i zaraz sobie to zjem. Połknę, jak tylko moje płatki sobie skosztuję. It's Christmas. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves
loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. Dzisiaj od rana naprawdę z nim to jest szaleństwo. Skacze tu i tam, wszędzie. Wszędzie go pełno i firanki wyglądają jak wyglądają, dlatego są właśnie takie. Ale teraz nie będę ich... Ogólnie, jak jest ten Leoś mój, no to szkoda mi kupować nowych firanek, nowego łóżka, bo boję się, że znowu będzie wyglądać jak wyglądać. Pomimo tego, że on ma drapaki, jak mi mu pisałyście, żeby kupywać mu drapaki, on ma, ale z nich nie korzysta. Bo lepsze dla niego jest to, co jest... że tak powiem, ozdobą mieszkania. Tak to już jest, więc czekam, aż Nastia przywiezie mi dzieci. Może mi odbierze po drodze paczkę, bo sobie coś zamówiłam na Black Friday. Stwierdziłam, że i tak muszę sobie kupić krem, a że nie mogę wyjść, no to zamówię przez internet. I okazuje się, że akurat wpadłam na te promocje Black Friday i sobie zamówiłam kilka rzeczy, dlatego czekam i się doczekać nie mogę. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle już doręczona, bo jest w trakcie doręczenia, a do paczkomatu jeszcze jest troszeczkę. A powiem Wam, że paczka, która była na poczcie, przez pocztę wysłaną, niestety, ale od półtora tygodnia siedzę w domu, gdzieś tak około, i dostałam SMS-a, że dzisiaj listonosz mi doręczy przesyłkę, po czym tego listonosza nie było, więc stwierdziłam, że na pewno musiał dać paczkę do centrali i zostawić mi awizo. No i tak było. I ta paczka wróciła, bo Tomek późno wraca, nie może odebrać tych paczek. I z poczty, bo z paczkomatu to wiadomo, 24 na dobę są otwarte, więc nie ma problemu, no ale z poczty nie bardzo. No i wróciła ta paczka i pani musiała jeszcze raz ją nadać do paczkomatu. To są prezenty, tak jak mówiłam, dla Oliwki, dla Alana. I jestem tak zła na tą pocztę, bo przecież cały czas jestem w domu, jestem z ospą i nie mogę wychodzić, a nie dostałam właśnie, pan nie pofatykował się do drzwi, zostawił tylko w skrzynce, i to już nie pierwszy raz w skrzynce zostawił awizo. Powiem Wam, że czasami mnie głowa boli, właśnie teraz mi zaczyna głowa boleć, nie wiem, czy od ciśnienia, czy od czego. Zazwyczaj teraz w tą chorobę zawsze rano mnie głowa boli. I to taki ból dość mocny i ciężko mi się wstaje rano ogarniać dzieci. Wiecie, przygotować, ogarnąć, ubrania dać, niech się ubierają, przypilnować ich trochę, bo wiecie, jak to jest, dzieci różnie się ubiorą, a tego zapomną, a tamtego, i Tomek ich zabiera do szkoły. I ciężko, bo Alan nie chce w tych spodniach iść, Oliwka w tamtej bluzce nie chce iść, to coś tam, skarpetki za małe, to znowu różne rzeczy się dzieją. I nawet jak im przygotuję wieczorem ubrania, to zawsze coś jest nie tak rano. Zdrowia dobrego. Zdrowia dobrego. Życia pogodnego. Życia pogodnego. I każdego dnia niezapomnianego. I każdego dnia i nie zapomnianego. Piątka. Będziemy się uczyć wierszyka. Mamy wierszyk świąteczny. Zobaczymy, tutaj mamy rachunek za obiad. A Oliwka też ma jakiś wierszyk, tylko zapomniała. Także dzieciaki przyszły już ze szkoły, przyniosły mi wszystkie, że tak powiem, uwagi. I Alan ma zadanie domowe, więc zaraz będziemy właśnie rozwiązywać. I paczka jeszcze nie dotarła do paczkomatu, więc czekam na Tomka, aż mi ją dostarczy. Bo Nastia już no, nie dała rady, bo wiadomo, że nie będzie kuriera śledziła. Nawet nie wiem, gdzie on jest i też ten kurier nie odbiera, jak się do niego dzwoni. Więc... A takie zadanie. Takie zadanie Alanek ma, tak? I takie mam zadanie. Jeden, dwa, trzy. Trzy i zadania? Tak. Czy kartki? Trzy. No dobrze, to zrobimy zaraz. Leo zdziwiony, co my tutaj robimy, a my co? Ubieramy choinkę. Nie. Leo, będziesz pomagał? Chyba w rozbieraniu. Już lecisz tak szybko? O, ja ci nie mogę. Będą super święta. Czubek bierzemy, czy nie? Czubek. Dzieciaki stwierdziły, że pomimo tego, że jest dzisiaj ostatni dzień listopada, zaczynamy vlogmas, czyli choinkę ubieramy. Alan od kilku dni stwierdził, że musi ubrać choinkę.
Ja odwlekałam, ale ileż można. Dzisiaj przyszedł ze szkoły, posprzątał pokój, odkurzył tutaj, sam wszystko zrobił, no i co? Nie miałam wyjścia. Choinka jest ubierana. I dzieciaki stwierdziły, że same będą ubierać. To połamało na oko. Połamało się, to trzeba to po prostu naprawić, Alan. Trzeba to po prostu tak wyprostować. Tak, Oliwka ci pomoże. Będą ubierać choinki sami. Jest na drucie. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Co to jest na drucie? No te są na drucie. Mama, tak było rozkładane? No. Porozkładaj wszystko. Wszystkie gałęzie. Tutaj ładnie. I kolorami, pamiętaj, tutaj trzeba gałązki dać. No bo każda gałązka ma swój kolor. Musisz patrzeć. No tak jest. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be?